Pasie Camaro. Kurwa, zawsze mogę na ten samochód liczyć. Słuchajcie, temperatury spadły, było chyba minus 10 czy minus 11 stopni. Auto stoi chyba ze 2 tygodnie, bo w ogóle nie jeździłem. Wsiadam, kręcił, ale zakręcił i odpalił. I to jest piękne. To auto jest po prostu fantastyczne i kocham je. Także gdybyście się zastanawiali, dlaczego warto kupić Camaro, to kurwa właśnie z tego powodu. Bo ten samochód jest genialny. Paliwka mało. Oj, trzeba zatankować. No dobra, odpalił. Radyjko działać. Ciśnienie oleju sobie tutaj sprawdźmy. Ciśnienie oleju widzę, że jest na maksa, tak jak powinno być. Olej, no wiadomo, że zimny. W skrzyni biegów to samo. Ładowanie mamy, także wszystko jest ok. No i przygrywa nam share. Cześć, witam Was bardzo serdecznie oczywiście na kanale Camaro Fivgen w 2024 roku. Na początek chciałbym Wam życzyć samych sukcesów w tym nadchodzącym roku i oczywiście wszystkiego najlepszego i spełnienia Waszych marzeń motoryzacyjnych przede wszystkim. Za mną stoi mój kochany Chevrolet Camaro, czyli moje spełnione marzenie, który modyfikowałem po swojemu i w tym sezonie chciałbym Wam pokazać te modyfikacje, ale chciałbym zrobić coś nowego. Chciałbym stworzyć takie kompendium wiedzy na temat Chevroleta Camaro. Powoli się już do tego przygotowywałem od jakiegoś czasu, zbierałem materiały i chciałbym omawiać krok po kroku nasz ukochany model samochodu, który oczywiście stoi za mną. I zaczniemy sobie od przodu. Będziemy omawiali opcje, które były w momencie zakupu tych pojazdów, jakie zderzaki, jakie maski, czy butniki w wersji poliftowej i przedliftowej są takie same, jakie są różnice. Chciałbym, żebyście byli wszyscy tego świadomi, bo obserwując nasz kanał, naszą grupę, która robi się coraz liczniejsza, ponieważ mamy już ponad 1200 członków, oczywiście mówię o tej grupie na Facebooku, i widzę, że zadajecie pytania, więc sugerując się tymi pytaniami, będę chciał stworzyć takie kompendium wiedzy na temat Chevroleta Camaro. I kolejny odcinek właśnie będzie takim wstępem do tego kompendium. Także zapraszam Was oczywiście do oglądania, bo w tym sezonie poza imprezami, w których mam zamiar wziąć udział, będą też właśnie materiały wideo związane z wiedzą na temat Chevroleta Camaro 5. generacji i 5. generacji w polifcie. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał i jesteście ze mną. A jeżeli mielibyście ochotę współtworzyć go razem ze mną, tak jak Miro i Maniek, to zapraszam Was również do nagrywania ze mną. Oczywiście wszystkie dane teleadresowe znajdują się poniżej. Znajdziecie tam linki, także zapraszam serdecznie. Do usłyszenia.